Aktualizacja sylwetki. Aktualnie wygląda to tak. Chyba podcięło trochę, nie? Chyba no jest już. Już powoli jest. To jest to. Jeszcze tylko trochę odstawić wody i soli. Ty dalej to nagrywasz? Tak. Super. Pozdrawiam fanów. Wybaczcie za ten zarost. Zaraz go ogolę. Ale ten oto mały chujek, gdzie zostawiliśmy zakupy, bo jeszcze mieliśmy coś do zrobienia. Pojechaliśmy. Wracam. No wszystko niby spoko, normalnie. I nagle widzę pustą puste opakowanie od polędwicy sopockiej. Mówię, kurwa, to jakieś stare z kosza wyciągnął. A ten chuj mały opierdzielił mi 250 gram prawie sopockiej polędwicy. I co z nim zrobić teraz? No, piszcie w komentarzach. Witam was serdecznie. Mamy środę. Dzisiaj wyciskanko. Zobaczymy, ile pójdzie. W tamtym tygodniu odpoczywałem praktycznie w środę, zrobiłem to wyciskanie, 205 ciężkie. Ciężkie 205 na raz. Chciałbym dzisiaj chociaż zaskoczyć 210 lub wyżej. I jako, że start mam za tydzień w niedzielę, to jeszcze zrobię trening wyciskania w poniedziałek albo we wtorek. I tam będzie próba, zależnie ile pójdą ciągi. Bo jest mały cel w ciągach, przyjdzie też możliwe nowa sztanga. Jest mały cel zrobienia 3,8. Ambitnie, wiem, ale jako, że przysiad poszedł 390 po tygodniowej takiej prawie przerwie, gdzie 380 w tamtym tygodniu mnie zabiło, a tu 3,9 z małym zapasem było, to no cóż, no, będę próbował atakować może 1000 we Wrocławiu. To druga skończyłaby się szybciej, ale no jestem pozytywnie nastawiony, ale nie nastawiam się, że to zrobię na pewno. Po prostu zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak zrobię 3,8, 400 usiądę, to muszę wycisnąć 220, także może być ciężko, ale zrobię co w mojej mocy, żeby tak było. A jeśli chodzi o siady, mam świadomość tego, że to nie był
idealnie dosiągnięty przysiad. Był lekko kibelowaty, ale musicie brać pod uwagę to, że nie mam tu monoliftu, jak na zawodach, pięknego, ładnego. Nie mam tutaj super sztangi, która się w ogóle nie oddaje, tak jak na przykład Texas Squat Bar, która sztanga jest no mega sztywna, kurwa, i nie czuć tego tak, jakby, wiecie, podczas schodzenia w dół. Ja muszę bardzo stabilizować tutaj, schodząc w dół, dlatego ten ruch jest tak wolny. A na zawodach zazwyczaj to bywa, że ta sztanga jest cięższa na plecach, ale nie muszę na tyle siły wkładać w stabilizowanie tego wszystkiego, bo tu jeden mały ruch, małe odpuszczenie, małe puszczenie czegoś i ta sztanga ucieka mi w przód. Na zawodach mam nadzieję, że tak nie będzie i tam będzie próba. Jako opener na pewno będzie 360. I mam nadzieję, że te WPC zweryfikują, czy te przysiady są na zaliczenie, czy nie. Powiem tak, no nigdy nie miałem problemu, czy IPF, czy inne federacje, WUAP, GPC, co tam jeszcze, XPC, ale XPC, wiadomo, troszkę innymi prawami żyje, bo no jednak wiemy też, Larry Wilson liczył mocnego kibla, a zaliczyli mu to w Stanach. Także zobaczymy. Wszystko opiera się o tym, że zobaczymy. Ja jestem dobrej myśli. Nawet gdyby, kurwa, wyszło tak, że z jakiegoś powodu ten przysiad byłby niezaliczony, wkurwiłbym się, nie ukrywam, to no nic z tego bym nie robił, tak? No, mały wypadek przy pracy. Wtedy wiedziałbym, nad czym pracować. Znaczy wiem do tej pory, żeby te przysiady były głębsze, ale z aktualną moją mobilnością, a patrząc na masę mięśniową i długość kończyn, to, że ktoś mi powie, on też ma 85 cm w udziale, siada głębiej, kurwa, ale masz 1,80 m załóżmy, albo 1,85 m, ja mam 1,73 m, te kości udowe są krótkie, tam nie ma gdzie to udo się schować, także no, zobaczymy. Ja zaraz, najpierw kawka, później śniadanko, troszkę maili, jakiś plan rozpiszę i po 12 trening. Przed chwilą właśnie przyszła sztanga. Czekajcie, jak wam to tam pokazać, nie wiem, czy widzicie. Leży. Opakujemy ją później. Pokażę wam, jak ona wygląda. Zamówił ją Piotrek, mój podopieczny. Za co serdecznie mu dziękuję. Nie będzie tutaj Teksasik. Fajnie, bo będę mógł mieć sztangę taką, jaką mam na zawodach. No i co? Zobaczymy w piątek, jak się... Dzisiaj dzień prezentów dla Konradka. Przyszedł jeszcze Monster Power. Koszuleczka nowa. 2XL na zawody, żeby było godnie reprezentować. I mniejsze neoprenki, rozmiar L na zawody. Stricte, bo te XL-ki, no spoko, no jak widzieliście, siadłem 390. Ale zawsze jak będą troszkę ciaśniejsze, mogą więcej dać. Pamiętajcie, jedyny i najlepszy kod, jeśli chcecie być najsilniejszymi w Polsce, Europie i na świecie, dźwig, a nie jakieś tam paleczoki, napleczoki. Pozdro. W piąteczek? Tak, w piąteczek. Prezentów ciąg dalszy, Katia zamówiła mi spodnie, eleganckie, rozumiecie, fajnie, podobają mi się, fajne. I zaraz wam pokażę sztangę. No powiem wam, lux perfect. Radełko jest ostre jak skurwysyn, także będzie się trzymała na pewno. Thank you. Thank you.
już wcześniej, już od 2 tygodni jakoś. Szczerze powiem, nie wiem, co to spowodowane. Wypadałoby się przyjść do fizjo, ale na ten moment pójście do fizjo wiele mi nie zmieni, bo na dobrą sprawę mam już tydzień tylko treningowy. Także jeśli to nie ustanie, to będzie trzeba się przejść po zawodach. Ale dzisiaj, jak widzieliście, 185. Nie tyle to ciężko, co widzieliście, jaka była pauza. A pauza była tylko dlatego, bo był taki ból na dole w tym miejscu, że wyczekiwałem momentu, gdzie będzie najmniejszy, żeby to wypchnąć. Także 185, założyłem 200. Spróbuję te 200. Coś tam nie gra, coś tam nie gra przy tych, w tym miejscu. Zobaczymy co. Planuję to zrobić prawdopodobnie w ten sposób. Prawdopodobnie planuję zrobić to w ten sposób, że wezmę i odpocznę sobie, w piątek zrobię ciągi i w poniedziałek zrobić ławkę, żebym odpoczął i zrobił ławkę tak na 100% świeżo i chociaż te 210 na zawodach zaliczył. Już na te 220, na te 220 nie liczę, ale 210 chciałbym zrobić. Serdecznie, jestem po treningu. Jak widzieliście, zrobiłem tylko te 200 sobie jedynkę. Nie było to jakoś mocno ciężkie, ale już z neoprenami założyłem sobie taki patencik. Ale ból nadal występował, jeśli chodzi o te okolice. Dokładnie w tym miejscu, myślę, że tutaj chodzi coś z przyczepami po tych przysiadach, bo jak wiecie, ja stosunkowo wąsko łapę. Nie szeroko, stoję praktycznie rzepionowo, w ogóle nie jestem pochylony, przez to ten nacisk jednak na, w to miejsce może być spory, tak mi się wydaje, bo wcześniej tego bólu nie było po tym odpoczynku, także i często ostatnio po przysiadach w ogóle to miejsce mnie bolało, myślę, że to już po prostu są ciężary na tyle duże, że będzie trzeba zmienić ten rozstaw po prostu rąk. Ale to będziemy myśleć na następne przygotowania już na Pawiennicę. Aktualnie zostaje jak zostaje. Odpoczywam jutro. W piątek robię ciągi. Cel to zrobić chociaż 3,7. Jak będzie lekko, jest nowa sztanga, jak widzieliście, to zrobimy 3,8. Wypić piwko na wieczór w piątek. I może w sobotę, jak odpuści ten ból troszkę, wypiję sobie i kolagenu i będę smarował maścią. Jak odpocznę, to w sobotę podjadę i zrobię, chciałbym zrobić te 210. Niedzielę odpocznę, poniedziałek odpocznę, wtorek znowu ławka. Zrobię jakieś 215, o ile nie będzie tego bólu. To jest oczywiście taka pozytywna myśl tego, jeśli będzie ten ból. No to pewnie zrobię tylko w przyszłym tygodniu, w sobotę odpuszczę i zrobię sobie 205, może 210 jedynkę. No i na zawodach pewnie też nie poszaleję i zrobię tak samo, albo 200, albo 210. No co, siady się mega poprawiły, ciągi również, ale ławka stoi prawie że w miejscu, mimo wagi. Popracuję nad tym na przyszłe przygotowania. Chciałbym te 220-230 na Pawiennicach wycisnąć. Pozdrawiam publiczność. Jako że jutro ciągi, trzeba podładować baterie. Kiedy mi zrobiła pyszne tościki. Tutaj macie prażoną cebulkę. Sogi. I polecam bardzo ten tost. Tylko nie do jedzenia samemu, tylko wymieszania właśnie sobie z czymś. No i wiadomo, obowiązkowo przed treningiem. Monster 2XL, no chyba trzeba przenieść się na 3XL. Tak. Widać się w lustrze. Dobra, tu już jedynka. Spróbuję to podnieść jak najszybciej i się da. Dobra, nie gadaj, bo...
Dawaj, dawaj, nie odpuszczaj. Kurwa, jeszcze lżej niż pierwsza. Kurwa. Mamy niedzielę. Były perturbacje, jak to mnie obserwuje na Instagramie, to wie, odnośnie startu, no bo jak wiemy, zamykają nam znowu naszą branżę, nie będziemy mogli jakby trenować, są jakieś tam na to robią patenty, tak jak wrzucałem też na Instagram właśnie, ale zobaczymy, co z tego w ogóle wszystkiego wyjdzie, no i wiadomo, nie każda siłownia taki manewr będzie robiła, z tego względu, no jakby finansowo troszkę człowiek będzie zamrożony, lekko, nie wiadomo ile to wszystko potrwa. No ale powiem tylko tyle, że są dobre osoby z w branży. Nie spodziewałem się tego naprawdę, takiego odzewu. I uda się wystartować, uda się wystartować. Niedziela WPC, za tydzień. Startujemy, kategoria prawdopodobnie do 140, aktualnie nawet nie wiem ile ważę, może jutro z rana się zważę, zobaczę. Ale podejrzewam, że koło 130 jest, 129, 131, coś takiego. Ta waga zawsze 2 kilo się wahała. Zrobię co w mojej mocy, jak widzieliście 390, ława, no niestety odpuściłem, robię jeszcze w poniedziałek, także w poniedziałek, czyli jutro. Pewnie wrzucę na story albo na albo post po prostu wrzucę z tym wyciskaniem, czy aby już lepiej z moimi, nie wiem, wydaje mi się, że to coś z przyczepami jest, po prostu są na, jakby nadwyrężone od tych siadów też. Zobaczymy, jak to pójdzie, ale chciałbym 210 sobie zrobić z fajną pauzą i będę bardzo zadowolony. Ciągi widzieliście 350, reszty nie zdradzam. Reszta już wyjdzie na zawodach, ale openery to na pewno jest 300, 360, 195 albo 200 i 335 w ciągu opener. I później zobaczymy, ile fabryka da. Myślę, że tyle. Ja dzisiaj leniuchuję, odpoczywam. I cały resztę tydzień pewnie tak samo będzie wyglądał, bo dopiero po zawodach będę myślał, zobaczymy, jak się wyklaruje cała sytuacja z tym wszystkim, bo jutro podobno mają być rozmowy na temat siłowni. Także zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Mam nadzieję, że ten vlog się Wam podoba. Trochę lepiej z głosem może, bo tak bardziej na to uważam. Jeśli tak, zostawcie łapę w górę, komentarz. Po sobie zostawcie również, żeby te zasięgi, algorytmy YouTube'ów były na odpowiednim poziomie. No i zasubskrybujcie, bo cały czas jest 80% oglądających to osoby, które nie subskrybują kanału. A wyświetleń jako tako coś tam robimy. Także fajnie by było, żebyście zostawili coś po sobie. I widzimy się, myślę, że już nie w następnej drodze do 1000, tylko w relacji z zawodów. I później będziemy myśleć, co dalej. Trzymajcie się. Siła.